Jeżeli ktokolwiek interesuje się chociaż trochę transportem i ma w sobie pasję w pracy transportowej czy logistycznej, na pewno jak najbardziej się tutaj odnajdzie. Natomiast jeśli chodzi o zarobki, to branża TSL nie tylko w Polsce, ale to jest jedna z lepiej opłacanych branży. Jestem opiekunem koła naukowego młodych logistyków, więc to jest element dla mnie ważny. Między innymi ta dzisiejsza wizyta jest podyktowana chęcią pokazania młodym ludziom, jak wygląda logistyka pod względem praktycznym. Teoria to jest troszeczkę za mało. Praktyka i wymiana doświadczeń. Z tego placu samochody są wystawiane w linie załadunkowe, podjeżdża nasza ciężarówka bądź ciężarówka podwykonawcy. Jeśli chodzi o oddział Gdańsk, zaczynaliśmy z kilkoma osobami na pokładzie. Obecnie mamy 50 pracowników, czyli bardzo mocny wzrost. Z jednej ciężarówki teraz posiadamy 25, także cały czas się rozwijamy, są otwierane nowe oddziały i myślę, że jak najbardziej tutaj możliwość rozwoju następuje. To naprawdę sprawia dużą satysfakcję, kiedy słyszy się od klienta dzwoniącego po raz kolejny, że chce z nami pracować. Ja też praktycznie już awansowałem. Wcześniej pracowałem w dziale kontroli jakości, byłem odpowiedzialny tutaj za przyjęcie samochodów ze statku, natomiast też uważam, że przede wszystkim daleka perspektywa przede mną też jest. Przyjechałam tu ogólnie z Ukrainy i studiuję w USAB i bardzo mi wszystko podoba, bo myślę, że logistyka jest takim kierunkiem w danym czasie rozwijającym, a więc będę miała dużo możliwości później. Myślę, że wszyscy studenci z chęcią przychodzą na takie spotkania, dowiadują się, co się dzieje w branży, z czym mogą nawiązać swoją przyszłość i gdzie mogą nawiązać znajomości, czy ewentualnie późniejsze praktyki i jak to wszystko funkcjonuje. Dla każdego studenta logistyki jest możliwość wpierw podjęcia ciekawej praktyki stażu, a następnie nawiązania współpracy z firmą i podjęcie pracy. To jest wszystko, co można zobaczyć. W związku z powyższym łatwo można przekonać ludzi młodych, którzy są pokoleniem wzrokowców. Widzą, patrzą, doświadczają, chcą żyć lepiej. I chwała im za to.